Cieszę się, że dotarłem po 7 latach do Dębowca. Rzeczywiście rozmnożyliście się nieprawdopodobnie w postępie geometrycznym. Dzisiaj propozycja tematu jest znaleźć klucz do samego siebie. Ja myślę, że wielu z was może to doświadczenie jakoś potwierdzić, że my siebie nie możemy zrozumieć. Wielu z nas wraca do domu po szkole, po rekolekcjach, po wyjeździe i powtarza sobie: będę dobry, będę dla matki sympatyczny, będę dla siostry sympatyczny, dla brata. Otwieramy drzwi, jeszcze żeśmy kurtki nie zdjęli, a już awantura. I dlaczego tak się dzieje? Wielu ludzi przychodzi do mnie po jakimś grzechu ciężkim, spowiadają się, wyznają grzechy, rozgrzeszam ich i mówię: jak się czujesz? Świetnie. Ale Jezus cię kocha. Wiem. Ale Jezus cię bardzo kocha. No wiem bardzo. Ile razy śpiewamy na takich spotkaniach jak te: Jezus cię kocha, podnosimy ręce. Ile razy bierzemy do ręki transparenty: Jezus cię kocha. Mamy na koszulkach: Jezus cię kocha. Przy biurku mamy karteczkę: Jezus cię kocha. W brewiarzu mamy karteczkę: Jezus cię kocha. A przychodzimy, płaczemy i mówimy: czuję się samotny, czuję się podle, czuję się fatalnie. Dlaczego? No właśnie to jest to nasze zagubienie. To jest nieznajomość tego klucza do nas samych i o tym kluczu chciałem powiedzieć. I chciałem powiedzieć o tym, jak wyruszyć w dal, bo to trzeba odbyć długą wędrówkę, żeby znaleźć ten klucz do swojego serca, odkryć to, co mamy w sercu na dnie. Pamiętajcie, większość postaci biblijnych, które Bóg zapraszał na odkrycie samych siebie, byli zapraszani na wędrówkę. Abraham, Mojżesz, apostołowie, Paweł, to byli ciągle ludzie w ruchu, bo trzeba wyruszyć w dal, opuścić swoje bezpieczne miejsce, żeby odnaleźć samego siebie. Szukać musimy serca. Ja od razu powiem jedną rzecz. Serce w znaczeniu biblijnym to nie jest miejsce, gdzie rodzą się uczucia. Serce to jesteś ty prawdziwy. Tam, gdzie jesteś sobą, ty najprawdziwszy. I co mówi katechizm Kościoła katolickiego? Serce to jest najgłębsze ja. Jest to głębia jestestwa, ukryte centrum, nieuchwytne dla naszego rozumu. Rozumiesz? Nam się wydaje, że my wiemy, kim jesteśmy. I to jest błąd. Serce, Biblia mówi, serce ludzkie podobne jest do przepaści. Człowieku, w twoim sercu są wspomnienia, których nie pamiętasz. Tak, dobrze mówię. Wspomnienia, których nie pamiętasz. Są zapisane treści, o których nie masz pojęcia. Pamiętam, jak byłem chłopcem i chodziłem na mszę świętą, to siostra katechetka na mszy świętej, kiedy już przyjęliśmy komunię świętą, mówiła tak na dziękczynienie: zamknijcie teraz swoje oczy. Jezus jest w twoim serduszku. A ja, mam chłopak z bujną wyobraźnią, wyobrażałem sobie, że w moim sercu jest taki domek dla lalek. I siostra mówiła: posprzątajcie serduszko dla Jezusa, który przychodzi do waszych serc. Ja sobie wyobrażałem, że mam taką małą miotełkę i taki mały odkurzaczyk i sprzątam dla Pana Jezusa. I tak jak domek dla lalek ustawiam mu różnego rodzaju krzesełka, ustawiam mu różnego rodzaju stoliki, to nie jest tak. Serce to nie jest domek dla lalek, gdzie mieszka Pan Jezusik. Serce to jest ogromna przestrzeń. Serce to jest przepaść. I nikt z nas, może nie to, że nikt, ale na pewno wielu z nas nie wie, co siedzi w sercu. Kto siedzi w sercu? Masz 18 lat, masz 20 lat, a w twoim sercu może mieszkać mała dziewczynka, która ma 5 lat i zachowuje się jak 5-latka. Masz 20 parę lat, jesteś studentem, a w twoim sercu może mieszkać mały Krzysio, mały Adam, mały Łukasz i on tobą rządzi. I stąd mamy takie różnego rodzaju zachowania, których nie możemy zrozumieć. Trzeba, w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby dotrzeć do samego siebie. Wrócić do siebie. Pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Chrześcijaństwo nie jest po to, żebyśmy się czegoś nauczyli. Chrześcijaństwo jest po to, żebyśmy się czegoś oduczyli. Wiecie, że wielu ludzi ostatni raz było sobą bardzo dawno? Wielu ludzi ostatni raz było sobą, kiedy miało 3 lata, 4 lata. Mój kolega ksiądz proboszcz chodził po kolędzie. Przyszedł do takiego małżeństwa, mąż, żona i właśnie 2-3-letni chłopiec i ku zaskoczeniu rodziców chłopiec mówi: proszę księdza, a ja się mogę za księdza pomodlić. Ty możesz się pomodlić? Zdziwił się ksiądz, ale rodzice się zdziwili. Co ty, już umiesz się modlić? Tak, proszę księdza, i mogę się za księdza pomodlić. No to proszę bardzo, pomódl się za mnie. I dzieciak mówi: wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista. Rodzice mówią, ale nie wypada, co? A ksiądz mówi... Ksiądz mówi: bardzo pięknie, odmówił za mnie pierwsze wypominki. I to za darmo, to się w kościele nie zdarza.
Często, a propos właśnie, że wielu ludzi było ostatni raz sobą, kiedy byli dziećmi. W jednej parafii pewien pan nie mógł sobie dać rady z synkiem. Mówi, stój w kościele grzecznie, nie biegaj po kościele. On biega, zaczepia ludzi, krzyczy. I w końcu ojciec zdenerwowany złapał go za rękę i wyprowadza go z kościoła. A ten chłopak jeszcze w drzwiach kościoła krzyczy, ludzie, módlcie się za mną. Czy wiecie, że Amerykanie kiedyś obliczyli, człowiek przeciętnie kłamie 18 razy na godzinę. Jak ja to przeczytałem, to mówię, nie, no przesadzili ci Amerykanie, to tam wymyślą, 18 razy na godzinę. No raz na godzinę, no nieraz się zdarzy skłamać, 2 razy na godzinę. Ale potem jak się zacząłem zastanawiać, przypomnijcie sobie taki przeciętny poniedziałek w waszym życiu. Idziecie rano do szkoły, spotykacie w drzwiach pana dyrektora, bardzo się cieszę, panie dyrektorze, że pana widzę, raz. Spotykasz koleżankę, ale masz fajną sukienkę, 2. Kowalski do tablicy. Nie jestem przygotowany, bo bardzo chorowałem wczoraj. 3. Nie nazbiera się 18 przez godzinę? Kochani, człowiek, serce człowieka jest bardzo głęboko ukryte. Jest to rozum, jak mówi pismo, jak mówi dokumenty Kościoła, tak zwany przedintuicyjny. Pamiętajcie, zanim pomyślisz rozumem, twoje serce już zdecyduje. Dam wam przykład. Ktoś was zaprasza po raz pierwszy do swojego domu. Wejdź. Wchodzisz i w ułamku sekundy ten dom albo ci się podoba, albo ci się nie podoba. Jeszcze żeś nie zdążył pomyśleć, dlaczego ci się podoba, czy dlaczego ci się nie podoba. I mówisz, jak tu u ciebie ślicznie. A potem się pytam, ty, dlaczego powiedziałeś, że u niego jest ślicznie? No ja wiem, w zasadzie to teraz muszę dopiero pomyśleć. No bo u niego jest większy bałagan niż u mnie. Bardzo. On ma takie same meble jak moja babcia. Dopiero teraz zaczynam myśleć. Natomiast rozum przedintuicyjny już pomyślał wcześniej. Kochani, wiecie, po czym poznać, kim my jesteśmy? To można poznać po snach na przykład. Bo sny nie są kontrolowane przez nas rozum. Macie takie sny dyżurne? Wszyscy już pojechali, a ty pakujesz walizkę, wszyscy już pojechali, a ty jeszcze nie możesz dostać biletu, albo chodzisz po dachu, już spadasz, tylko się trzymasz ostatnim paznokciem z tego dachu. John Eldridge w swojej książce pisze, że śni mu się często, że stoi na estradzie, tak jak ja w tej chwili, wie, że tu są tłumy ludzi, reflektory świecą mu w oczy, więc nikogo nie widzi i wie, że ma za chwilę wygłosić swoją kwestię w przedstawieniu teatralnym i zapomina tej kwestii. Serce nasze odzywa się przez sny, bo sny nie są kontrolowane rozumem. Serce nasze odzywa się przez odruchy. To jest tak pięknie, jak ja swoje serce badam nieraz przez odruchy, mówię kazanie na mszy świętej o miłości bliźniego, że to trzeba być dobrym dla bliźniego, że trzeba kochać bliźniego. Skończę mszy świętą, idę do zakrystii, zdejmuję albę, składam. Wiecie, dla faceta złożyć albę to jest wyższa szkoła jazdy. Składam równiutko, składam. I kiedy złożył już albę do szuflady, przychodzi babinka, mówi, proszę księdza, ja się spóźniłam, mógłby mi ksiądz udzielić komunii. No to nie mogła pani przyjść wcześniej? Co pani robiła przez tyle czasu? I za chwilę mówię, o, moja miłość bliźniego się odezwała. Odruch. To, co wam powiedziałem. Wracasz z rekolekcji w Dębowcu. Mówisz, będę tak święta jak Matka Teresa z Kalkuty. Dla mamy będę idealna. Dla taty będę idealna. Otwierasz drzwi, a matka mówi, gdzieś ty była? W Dębowcu. Ja znam ten twój Dębowiec. Ja ci zaradam Dębowiec. Co się, mama, czepiasz? Przecież wszystko jest w porządku. Ta matka niedobra, nie rozumie mnie. I zobacz. Zanim pomyślałaś, zanim cokolwiek zrobiłaś, twoje serce się już odezwało. Serce się odzywa przez rozproszenia. O czym myślisz na mszy świętej? To co, tam gdzie skarb twój, tam serce twoje. Po rozproszeniach możemy poznać, kim naprawdę jesteśmy. Po lękach możemy poznać, kim naprawdę jesteśmy. Dlatego musimy szukać swojego serca, gdyż Bóg jest na dnie naszego serca. Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Pamiętacie tę historię? Ona była w Ewangelii bodajże wczoraj, kiedy Jezus uzdrawia paralityka i patrzący na to faryzeusze są zbuntowani. I mówi, jakie to myśli nurtują w waszych sercach. Pamiętajcie, tutaj jest rozum, wydział propagandy, a naprawdę jesteśmy tutaj sobą. I powtarzam, my mamy wrócić do samych siebie.
Bo myśmy wyćwiczyli rozum, jak ukrywać swoje serca. Jak ukrywać swoje serca? Nasze serca zostały często zranione. Wasze serca zostały też zranione. Te zranienia często idą tak specjalistycznie według płci. Dla nas, panowie, są ważne pytania. Czy jesteś silny? Czy jesteś mocny? Czy jesteś twardy? I każdy, kto cię w dzieciństwie wyśmiał, jeśli cię ktoś pobił, jeśli ojciec cię odtrącił. Pamiętacie, może z was wielu czytało tą książkę Eldridge'a, Dzikie serce. On tam opisuje tę sytuację, kiedy zranione jest serce męskie. Kiedy chłopak przychodził do ojca i mówił, tato, a ojciec mówił, nie mam dla ciebie czasu. I zamykał się w pokoju, pisząc jakieś artykuły, bo był dziennikarzem. Wtedy syn pisał do ojca listy. Tato, przyjdź do mnie, pobaw się, zbudowałem z klocków jakiś pociąg. I wsuwał te kartki pod drzwiami. I wspomnienie się kończy, nigdy nie dostałem odpowiedzi. Serce jest zranione, nie mam dla ciebie czasu, jesteś mało ważny. Przychodził do mnie pewien człowiek, dorosły, wykształcony, który nie mógł się odnaleźć w życiu. Wiecie, co się stało? Po prostu miał chory pęcherz i moczył się, sikał w prześcieradło. Na koloniach wyciągali jego prześcieradło przez okno i mówili, zobaczcie, znowu tam Artur czy Andrzej, nieważne jak miał na imię, znowu się zsikał. Proszę księdza, mi się to śni po nocach. Ja się ciągle boję, że ktoś mnie odkryje moją tajemnicę. Ja się ciągle boję, że ktoś mnie wyśmieje. Ja się tego lękam. A dziewczyny? Dziewczyna idzie z matką ulicą, podskakuje, radosny dzień, spotykają sąsiadkę, a sąsiadka mówi, ładną ma pani córeczkę, a tak pani nie chciała tego dziecka. Dziewczynka prosi tatę, tato, zjedź ze mną na zjeżdżalni, na basenie, do Brodzika. Tata bierze dziewczynę na kolana, zjeżdżają, Brodzik jest płytki, ojciec sobie skręca nogę i przy wszystkich mówi na cały głos, przez ciebie się zawsze dzieje zło. Ciach, zranione serce. I wtedy zaczynam się bać, czy ktoś mnie kocha, czy jestem cokolwiek warta. Potem ta sama kobieta, która już ma 20-30 lat, jeździ konno i spada z konia. Mówi, tak, koń mnie poznał, bo zwierzęta wyczuwają ludzi. Ja jestem złym człowiekiem. Ile takich dziewczyn, kobiet przychodzi do mnie, ile takich chłopaków przychodzi do mnie z poranionym sercem. Jesteś śliczna, wspaniała. Nie, proszę księdza, niech mnie ksiądz nie pociesza. Ja wiem, jaka jestem. Rozumem, ja wszystko wiem. Pamiętajcie, serce ludzkie po grzechu pierworodnym zaczyna stwarzać świat. Zaczyna stwarzać świat. I wtedy zaczynamy chronić swoją ranę. Jak chronimy? Perfekcjonizmem. Chronimy ranę inteligencją. Chronimy ranę religijnością. Wielu ludzi przychodzi do kościoła nie po to, żeby się uzdrowić. Żeby się ukryć. Żeby się schować. I dlatego mówią, nieraz ktoś przychodzi, proszę księdza, mam kłopoty duchowe. Mówię, no to wstąp może do oazy. Byłam. To może wstąp do odnowy w Duchu Świętej. Byłam. To może pojedź na kurs Filipa. Byłam. To może pogadać z tym księdzem psychologiem. Gadałam. Jezus Maria, mówi, ona już wszystkie grupy objechała, wszystkich księży obeszła, wszystkie wspólnoty. Ale ona nie chce być uzdrowiona. Ona się chce schować. Słyszałem kiedyś właśnie klasyczny obraz dziewczyny należącej do wspólnot. Dziewczyny, które się chowają, bo się wstydzą swojego ja, wstydzą się siebie. Więc tak, spódnica do kostek, najlepiej taka skoca, kuloodporna. Nogi podkurczone na fotelu na wyrysalce. Pullover, ten polar zasunięty na oczy. Włosy rozpuszczone i tylko widać jedno oko. Oko, którym analizuje świat. Oko, które mówi, odczepcie wy się wszyscy ode mnie. Pamiętajcie, Jezus, kiedy uzdrawiał serce, kazał wychodzić na środek. Jezus, kiedy uzdrawiał serce, wejdź na środek. Jeśli ktoś miał uschłą rękę, wyciągnij rękę. Można się w kościele schować, żeby właśnie nikt nie odkrył tajemnicy mojego serca. Jak to jest z tym naszym sercem? Ono po grzechu pierworodnym stwarza świat. Widzicie, jest napisane w Piśmie Świętym, że kiedy kuszona była Ewa, padły słowa, będziecie znali dobro i zło tak jak Bóg. Tak jak Bóg. A jak Bóg poznaje? Jak Bóg stwarza świat? Bóg nie poznaje świata, tak jak ja patrzę na ten mikrofon, mówię, o czarny mikrofon, o żółty kabel. Bóg stwarza, poznaje świat przez to, że go stwarza. Bóg poznał Ewę, wymyślił Ewę, stworzył góry, stworzył galaktyki. I człowiek po grzechu pierworodnym chce stwarzać. Tak jak pisarze tworzą. Jak poznawał Sienkiewicz Zagłobę czy Wołodyjowskiego? On ich wymyślał. Wołodyjowski będzie bardzo bojowy, bardzo taki filigranowy. Zagłoba będzie tęgi, dowcipny.
I my zaczynamy stwarzać świat naszym sercem. Nasze oczy zaczynają widzieć to, co chce nasze serce. Wiecie, jak groźną chorobą jest anoreksja. Stoi dziewczyna przed lustrem, waży 23 kilo i wszyscy mówią, zobacz, ty strasznie wyglądasz. A ona mówi, jestem za gruba. O czym ty mówisz? Przecież ty jesteś sama skóra i kości. Jestem za gruba, muszę jeszcze schudnąć. Pamiętajcie, chrześcijanin to jest człowiek, który nie wierzy swoim oczom. Chrześcijanin jest to człowiek, który wierzy temu, co Chrystus mu mówi. Wielu z was na pewno oglądało film Piękny umysł. Film o matematyku, który był chory na schizofrenię. Jego chory umysł produkował obrazy. I on w końcu się zorientował, lekarze go przekonali, żona go przekonała, terapia go przekonała, że to, co widzisz, naprawdę nie istnieje. Że to jest wyimaginowany obraz wyprodukowany przez twój umysł. I kiedyś jest taka piękna scena w tym filmie, że do niego przychodzi jakiś drugi naukowiec, czy jakiś dziennikarz, już mniejsza o to, i mówi, chciałem z panem porozmawiać. A ten chory człowiek się tak na niego patrzy, mówi, niech pan zaczeka. Woła studenta, mówi, chodź na tutaj. Widzisz tego człowieka? Widzę. Na pewno go widzisz? Na pewno go widzę. Dobra, dziękuję, możesz odejść. On, zanim zaczął rozmawiać, sprawdził, czy ten człowiek naprawdę istnieje, czy mu się tylko wydaje, że ten człowiek do niego przyszedł. Zawołaj Chrystusa i powiedz tak. Panie Jezu, widzę moją mamę jako osobę, przepraszam, że tak mówię, ale niektórzy mają takie zdanie o rodzicach. Głupia, ciemna, nienawidzi mnie, nie kocha mnie. Panie Jezu, czy tak jest naprawdę? Czy to tylko moje oczy stworzyły taki obraz? Panie Jezu, przyjdź na chwilę. Opowiedz mi o mojej matce. Opowiedz mi o moim ojcu. Pamiętacie tę historię? Ja często opowiadam o dziewczynie, która do mnie przychodziła z problemami i wszystko, za wszystko winiła swojego ojca. Bo pije, bo jest niedobry, bo na mamę podnosi rękę, bo jest taki, taki. Ja mówię, Aniu, no wiem, że twój tata się pogubił, ale nie mów takich słów na niego. To jest jednak twój ojciec. A co mi ksiądz będzie mówił? Ja widzę na własne oczy. Ja widzę na własne oczy, jaki on jest. Po pewnym czasie ten ojciec rozchorował się. Zachorował na nowotwór. Śledziony czy wątroby. Strasznie bolesna sprawa. Po pół roku ważył 30 kilo. Leżał w szpitalu. Miał rurki z tlenem przyklejone tutaj plastrem do nosa. I kiedy ona do niego przyszła, powiedział jej słowo, jej imię, jako ostatnie słowo, które wypowiedział w życiu. Powiedział, Aniu, i umarł przy niej. Ona wybiegła ze szpitala i krzyczała, ja już nic nie rozumiem, ja już nic nie wiem. Potem mi opowiadała, właśnie te słowa krzyczała, ja już nic nie rozumiem, ja już nic nie wiem. A potem zapytała po pogrzebie wujka, wujku, jaki był tata? Aniu, to ty mnie pytasz, jaki był tata? Przecież ty z tatą mieszkałeś 19 lat. Tak, wujku, ale jaki był tata? Tata? Tata był najlepszym piłkarzem w szkole. Grał na lewym skrzydle. Tak potrafił kiwać obrońców, że się całe podwórko schodziło i patrzyło, jak ojciec grał. A twoja mama siedziała na ogrodzeniu najwyżej i krzyczała jego imię. Tata był piłkarzem? Mama siedziała na ogrodzeniu i krzyczała jego imię? Ja o tym nic nie wiem. Aniu, ty jeszcze wielu rzeczy nie wiesz z młodości twojego taty. Pamiętajcie, nasze chore serce, zranione serce, głodne miłości, odtrącone, odrzucone, zaczyna produkować nam obrazy. I patrzysz i widzisz, moja mama jest niedobra, ksiądz mnie nie rozumie, koleżanka jest głupia, kościół jest fatalny, ale to tak nie jest. Ile mógłbym wam opowiadać przykładów takich poważnych jak o tej Ani, czy może mniej poważnych? Pamiętam, jak ktoś mówił, nieraz o takich historiach słyszałem, przychodzi chłopak na spotkanie z dziewczyną, i wyciąga piękną różę. Ona mówi, Boże, jaka róża, wspaniała. On mówi, Kasiu, chciałem ci coś powiedzieć. Czekaj, nie mów nic. Daj mi się nacieszyć tą różą. Jaka poetycka, eteryczna. Ale Kaśka, chciałem ci coś powiedzieć. Czekaj, nie mów, nie psuj tej chwili. Daj mi ją powąchać, daj mi dotknąć, daj mi się w nią zapatrzyć. To jest najpiękniejsza róża. Zasuszę ją sobie i powieszę nad łóżkiem. Kaśka, no chciałem ci coś powiedzieć. Co takiego? Ta róża to na pożegnanie. Weź se tego badyla, to zielsko, to pokrzywę. Kupiłeś za 5 zł takie wstrętne i myślisz, że mnie tutaj zachwycisz? Odezwały się wszystkie dziewczyny, które czekają na róże. No jaki ładny sposób. Ale popatrzcie, w ułamku sekundy to się zmieniło.
Jeszcze przed chwilą to była piękna, poetycka, eteryczna róża, teraz to jest badylizielsko. Czy ta róża się zmieniła? Nic się nie zmieniło. W sercu się zmieniło. Patrzysz na świat sercem. Tak jak byłem kiedyś na przyjęciu i pani domu już podała wszystkim ciasto, pyta kto kawę, kto herbatę. Jedni kawę, drudzy herbatę. Przynosi filiżankę, daje kawę jednym, daje kawę drugim, daje kawę mężowi, odwraca się, słyszy brzdęk tłuczonego szkła, kawa rozlana, odwraca się i z charakterystyczną dla żon czułością mówi: ty cia majdo, no. Ty cia majdo, nie umiesz kawy utrzymać? Co ja teraz zrobię? Od kompletu filiżanka zbita, obrus zalany, jak ja to teraz upiorę? A mąż mówi: kochanie, to nie ja zbiłem tą kawę, tą filiżankę, to twoja mamusia. Mamusia? Oj, nic się nie stało, mamusiu, w zasadzie tych filiżanek to mam za dużo. Te oklaski to są oklaski dla naszych obiektywnych mamuś. Ale zobaczcie, przed chwilą była tragedia, przed chwilą była awantura, przed chwilą była złość. Jak się dowiedziała, że to nie mąż, tylko mamusia, jest uradowana, bo mówi: teraz mi się lepiej będą mieściły w kredensie te filiżanki. Serce, jeszcze raz ci mówię, serce zmienia. I serce jak nam daje znak? Przez emocje. Pamiętacie, co powiedział Bóg do Kaina? Kainie, dlaczego jesteś smutny? Dlaczego jesteś smutny? Gdybyś nie miał grzechu, nie byłbyś smutny. Smutek to jest głos naszego serca, że nasze najgłębsze ja jest często w coś uwikłane. My się spotykamy na co dzień i zaczynamy kręcić. Ale mam dzisiaj doła, co się stało? A wiesz, źle spałem w nocy. Poza tym ten nauczyciel mnie wkurzył, wiesz, czwarte kolokwium w tym tygodniu. Poza tym, wiesz, trochę MP3 mi się zepsuła, komórka mi nie łączy. Nie, kochany, nie nauczyciel, nie komórka. Bardzo często grzech. Emocje to jest klucz do naszego serca. Idź po swoich emocjach, idź po swoich odruchach, idź po swoim smutku, a zajdziesz do swojego serca i za łaską Bożą odkryjesz tę tajemnicę, którą w sobie nosisz. Odkryjesz tego człowieka, który w tobie żyje. Tam jest źródło twojego istnienia i tam jest źródło swojego życia. Dlaczego w nas nie ma życia? Dlatego, że nasze serce, nasza najgłębsza tożsamość jest właśnie zraniona. Nasze serce, nasza najgłębsza tożsamość. Ludzie mają kłopoty z życiem. Dlaczego wszędzie tak rozpowszechniona jest kwestia erotyki? Ludzie do mnie dzwonią, studenci do mnie dzwonią nieraz w Warszawie, mówią: księdza, zapraszamy księdza na spotkanie ze studentami. A ja mówię: a o czym byście chcieli mówić? O seksie. A może coś powiedzieć o Panu Bogu? Tam ksiądz o Panu Bogu. Seks w telewizji, seks na billboardach, seks w rozmowach, seks w mediach elektronicznych. Dlaczego? Bo to ożywia. Ludzie mają kłopoty z życiem. Wiecie, jaka będzie pierwsza choroba społeczna, druga choroba społeczna po roku 2020? Depresja. 24% mężczyzn w naszym kraju ma pierwsze oznaki depresji. 34% kobiet ma pierwsze oznaki depresji. Nie ma w nas życia. Popatrzcie, jak my się spotykamy. Co słychać? Jakoś idzie. Jeszcze się ludzie nieraz licytują w tym, kto ma gorzej. Ale się pochorowałem. Ty się pochorowałeś? Ja to się pochorowałem. Ukradli mi torebkę. Torebkę? To mi ukradli torebkę, komórkę i dokumenty. Ludzie mają kłopoty z życiem. Jezus przyszedł po to, żeby uleczyć ludzkie serce i po to, żeby przywrócić nam życie. Popatrzcie, jak młodzi mówią: robimy imprezę? Robimy. Do której? Do piątej. Do piątej impreza. Dobra, po 3 amfetaminy i 2 browary na głowę. A może do 6? To po 4 amfetaminy i po 2 browary na głowę. Gdyby ktoś powiedział: zróbmy Sylwestra bez alkoholu, bez alkoholu, to co my będziemy robić? Pamiętam, rozmawiałem kiedyś z taką przedwojenną harcerką, która mówiła: proszę księdza, myśmy przed wojną robili imprezy i bawiliśmy się do rana bez alkoholu i ziemia się trzęsła. Zresztą dla mnie dowodem jest to, że w was jest życie, że jesteście tutaj parę dni zgromadzeni, bez alkoholu, bez tych pigułek, a żyjecie. Widać to po waszych twarzach, reakcjach, uśmiechach. A jeśli ktoś nie żyje, to przyjechał to, żeby właśnie odkryć życie. W nas nie ma życia, ale Księga Przysłów mówi: strzeż swojego serca, strzeż swojej tożsamości. Pytaj się, kim jesteś. Szukaj w głębi serca, a odkryjesz życie. My mamy kłopoty z życiem. Jedna pani mi opowiadała, była na OIOM-ie, oddziale intensywnej opieki medycznej, po jakimś ataku serca i miała te czujniki podłączone tutaj do komputera. I taki młody lekarz
Już wieczorem ją tam jeszcze zbadał i mówi, to niech pani teraz leży spokojnie. Niech pani się nie rusza, żeby te czujniki się nie odkleiły tutaj pani od klatki piersiowej. I niech patrzy pani w ten telewizor. Jak ta lampka lata, to pani żyje. Jakby było tak równo, to pani umarła. I ona mówi, proszę księdza, ja wiedziałem, że on żartuje, ale całą noc leżałam przed tym telewizorem i tak. Wielu ludzi żyje przed telewizorem, dlatego w wielu domach telewizor gra od rana do wieczora. Gra od rana do wieczora. My księża chodzimy po kolędzie, to mamy bardzo ciekawe dyskusje. Kiedyś jedna pani mówi do księdza, proszę księdza, już się pomodlili, może herbatki, bardzo chętnie. A ksiądz się nie pogniewa, jak ja włączę telewizor? Bo jest serial leci. A no jak pani musi, to niech pani włączy. Włączyła, to jest 1316 odcinek. Ogląda ksiądz? Nie. A ty jak księdzu streszczę? Ta blondyna to jest taka zołza niedobra. A ten to się rozwiódł z tą czarną i chce okraść, wydziedziczyć jej syna. Ksiądz mówi, proszę pani, to już niech pani tego nie mówi, bo ja nie połapię się w tym. A to proszę księdza, na drugim jest inny serial, tylko 415 odcinków. Ludzie żyją, kiedy patrzą w telewizję. Jedny mój kolega ksiądz opowiadał, że przyszedł kiedyś do domu pewnego, matka z synkiem, matka, witam księdza serdecznie, a synek tak, ani słowa. Ksiądz mówi, co mu się stało? A proszę księdza, bo chciał oglądać telewizję, ale ja widzę, że ksiądz przychodzi, to mu zabroniłam oglądać telewizji. No co to, ksiądz w domu, proszę pani, jak już ma siedzieć taki obrażony, to włączmy. I wziął ksiądz pilota i włączył telewizor. Chłopaczek się roześmiał. Matka mówi, nie proszę księdza, to jest niemożliwe, żebym oglądał telewizję. Wyłączyła. Chłopaczek posmutniał. Ksiądz mówi, ty, pierwszy raz widziałem chłopa, który działał na pilota. Można go było włączać i wyłączać pilotem. Przepraszam, przypomnij sobie swoją minę, jak ostatnio ci brat powiedział, wynocha, teraz moja działka przy komputerze. Czy nie zostałaś wyłączona? Kiedyś mówiłem to do dzieci. Jeden chłopiec mówi, proszę księdza, ma ksiądz rację, mój tata też chodzi na paluszki. Jeździ na paluszki. Ja mówię, na jakie paluszki? No cztery. Ale w jakie? R20, R16? Nie, mój tata chodzi na warkę Strong. Jak ma cztery warki Strong, to jest zadowolony, uśmiecha się do mamy, rozmawia. Jak się warka Strong kończy, mój tata się wyłącza. Zajmuje pozycję horyzontalną, oczy mu się zamykają. Chyba, że jeszcze znajdzie sobie jednego paluszka, na którym pojeździ przez 15 minut. Ale zwróćcie uwagę, wielu ludzi bez alkoholu nie umie się śmiać, nie umie tańczyć, nie umie śpiewać. Jezus przyniósł nam życie. Pamiętajcie, co jest napisane w Ewangelii świętego Jana, 4 rozdział, 10 werset. Ja przyszedłem po to, aby moje owce miały życie i miały je w obfitości. Ja przyszedłem po to, aby moje owce miały życie i miały je w obfitości. Chrystus przyszedł po to, żeby nam dać życie. I dlatego niekiedy odłącza nam różnego rodzaju pociechy, żebyśmy my się zobaczyli, spostrzegli, co w nas jest naprawdę źródłem życia. Czy ja się cieszę tylko przez porównanie? Są ludzie, którzy ciągle się porównują. Są ludzie, którzy ciągle się porównują. Pamiętam, jedna pani opowiadała, jak u niej w domu było Wielkanoc. Ktoś mi opowiadał, pani rano wstała, zadowolona. Dzieci, wstawajcie, zaraz śniadanie wielkanocne. Nakrywa stół, biały obrus, półmiski. Odsłania zasłonę, zamarła. U sąsiada na podwórku stoi nowa Toyota. Woła męża, chodź no tutaj. Widzisz, sąsiad to potrafi, a ty tylko gębą pracujesz. Na czym to działa? Zwróćcie uwagę, są ludzie, którzy żyją tylko z porównań. Przychodzisz do domu, mówisz, tato, dostałam jedynkę z klasówki. Jak możesz, córko, jak możesz, jedynka z klasówki. Tato, cała klasa dostała. A to dobrze, córeczko. To dobrze, że się nie wyróżniasz. Bo gdybyś ty jedna dostała, to ta jedynka byłaby inna. Ale jak wszyscy dostali, to jest taka jedynka społeczna. Jezus Chrystus przyszedł, żeby dać nam życie, ale musi nas wyprowadzić na pustynię. Musi nam często odebrać to, czym my chcemy się kryć. Jeszcze raz powtórzę, inteligencja, perfekcjonizm. Nieraz przychodzi do mnie jakaś dziewczyna, która pogubiona, zagubiona. Pytam, a ty miałeś świadectwo z biało-czerwonym paskiem? A skąd ksiądz wie? Bo widzę, że ty się czymś kryjesz. Chcesz ukryć swoją prawdziwą tragedię. Chcesz ukryć swoją prawdziwą tajemnicę. Ukrywamy ją na różne sposoby. Że będę taka miła,
jest taki syndrom dziewczyny z czajnikiem. Jak jest spotkanie grupy religijnej, to wszyscy mówią, robimy imprezę, robimy. To kto przyniesie czajnik? To ja przyniosę czajnik. No to za miesiąc, to co robimy, jakąś imprezę pośpiewamy, to kto przyniesie czajnik? To ja przyniosę czajnik. Taka dziewczyna, która nie wierzy w siebie tylko od przynoszenia czajnika. Taka, która jest na końcu, ostatnia, ona zawsze posprząta, ona zawsze poświęci się, ona zawsze pozmywa, bo chce cokolwiek znaczyć. I wtedy Jezus mówi, nie, ty nie jesteś, ty jesteś księżniczką, ty jesteś córką Boga, ty jesteś kimś o nieprawdopodobnym, niepowtarzalnym pięknie. Co mamy robić? Mamy słuchać Pana Boga. Mamy słuchać Pana Boga. On nam będzie mówił różne rzeczy bardzo trudne i bardzo dziwne. Będzie nas prowadził bardzo dziwną i bardzo trudną drogą. Będzie nas chciał wyciągnąć na środek. Będzie chciał nas spotkać z samym sobą. Wiecie, kiedyś mi jeden ksiądz dał bardzo dziwną pokutę. Chyba najdziwniejszą, jaką w życiu dostałem. Wrócisz do domu, zamkniesz drzwi i powiesz czule swoje imię. Ja mówię, co to za pokuta, co to za trudne. No dobra, mogę wrócić, jak chcę. Wróciłem do domu, usiadłem, usta zwilżyłem i powiedziałem sobie po cichutku, Piotruś. Spróbujcie. Pan Bóg cię będzie chciał sprawdzić samym sobą. Wiecie, jak my często nie lubimy oglądać swoich zdjęć. Ktoś przynosi zdjęcia, mówi, zobacz, mam tu zdjęcia z dębowca. Pokaż. Ojej, wyrzuć to zdjęcie, fatalnie wyszłam. Nie wyszłaś, ty tak wyglądasz. Wiecie, każdy z nas ma, dlaczego nieraz nie lubimy chodzić do teatru? Każdy z nas ma w domu lusterko i my panowie, jak się tam golimy, czy panie, jak robią sobie makijaż, czy myją zęby, to my jesteśmy przyzwyczajeni do tego swojego widoku. Ale nieraz jak idziemy do teatru, schodzimy po schodach, nagle takie lustro, 5 metrów na 4 metry, rany gościa, jak ja wyglądam, jakiś brzuch mam, tu krzywą nogę, tu jakiś taki przekrzywiony jestem, te włosy jakoś inaczej. Stajemy wtedy tyłem do lustra. Stajemy wtedy tyłem do lustra. Nie chcemy na siebie patrzeć. Bóg chce, żebyś spojrzał na siebie. Pamiętajcie, Chrystus jest lekarzem. Lekarzem, dla którego nie ma chorób, które są nieuleczalne. Lekarzem, który wszystko potrafi. Bóg będzie chciał wyciągnąć cię na środek. Bóg będzie chciał, żebyś zaryzykował. Bóg będzie chciał, żebyś zmienił strukturę swojego życia. Przepraszam, powiem rzecz niepopularną. Być może Bóg będzie chciał, żebyś się rozstała ze swoją najlepszą przyjaciółką, która wcale nie jest twoją przyjaciółką. Być może przyjaciółka służy zakłamywaniu twojego serca. Pan Jacek Pulikowski opowiadał kiedyś bardzo ciekawą rzecz. Przyszedł do niego jeden facet i mówi tak. Panie Jacku, za 5 miesięcy mam ślub, pierwszą komunię córki, a żona chce się ze mną rozwieść. Niech mi Pan uratuje to małżeństwo. Pan Jacek mówi, tak mnie ten facet przejął, że mówię, dobrze, pomogę Panu. Niech Pan z żoną rozmawia, tak, tak, niech Pan uważa na to i na to. I niech Pan przyjdzie za 3 tygodnie. Przychodzi i co? Udało się z żoną trochę pogodzić? A gdzie tam, proszę księdza, wcale się nie udało. Krzyczy na mnie, wrzeszczy. To niech Pan jeszcze spróbuje tak, i niech Pan spróbuje tak, i niech Pan spróbuje tak. Niech Pan przyjdzie za 3 tygodnie. Przyszedł. Udało się trochę z żoną poprawić. Gdzie, proszę księdza? Cały czas mówi o tym rozwodzie. I pan Jacek mówi, kurczę, przecież ja się trochę znam na małżeństwie. Te sposoby zawsze jakoś skutkowały. Zawsze udawało się jakoś dotrzeć. Wiecie, co się potem okazało? Że ta pani miała koleżankę. Że ta pani miała koleżankę i siedziały w pracy biurko w biurko. I jak ona przychodziła do pracy i mówiła, wiesz co, Ewka? Mój mąż się zmienia. Jakiś się taki dobry robi dla mnie. Chce ze mną rozmawiać, troszczy się o mnie. Nie słuchaj go, chłopy to chamy głupie, podchodzi cię i koleżanka ją tak nieprawdopodobnie... Nie wiem, czy to są brawa dla tej opinii. Panowie, musimy skontrować naszymi brawami. To teraz były brawa krytyczne co do tamtej koleżanki. I ta koleżanka ją źle ustawiała. Dlaczego? Bo sama była po rozwodzie 5 roku i koniecznie chciała, żeby ta się też rozwiodła. Bo jak jej się małżeństwo nie udało, to nic tak nie pociesza, jak jeszcze to, że się koleżance małżeństwo nie uda. Ojciec Augustyn Pelanowski mówi, kiedy my jesteśmy sobą, bo cały czas mówię, szukaj siebie. Ojciec Augustyn Pelanowski mówi, jesteś sobą wtedy, jesteś taki, jak spędzasz noce. Przypomnij sobie, wracasz do domu, już jest 11 wieczorem,
Zamykasz się w pokoju, zakluk, wrzucisz sobie swój dresik, piżamkę, usiądziesz na łóżku, podrapiesz się tu i tam. Podłubiesz w nosie, strzelisz w sufit. Potem wejdziesz na internet, na te takie katolickie strony, na przykład księży Salotynów z Dębowca. Ale też zajrzysz na te strony niedobre, żeby wiedzieć, jakie to są niedobre, żeby wiedzieć, których to stron nie oglądać, prawda? Przecież jak masz nie oglądać, to chyba musisz wiedzieć, których nie oglądać. Potem zadzwonisz do kolegi czy do koleżanki i powiesz: cześć stary, co słychać? No słyszałeś, co u Patryka? Ale się ześwinił. Nie gadaj. Strasznie mu współczuję. Życzę mu, żeby z tego wyszedł. A potem idziemy spać, rano czeszemy się, dziewczyny robią makijaż, witamy właśnie pana dyrektora, dzień dobry, wszystkiego dobrego, szczęść Boże Patryku, co u ciebie słychać? Jesteśmy tacy, jak spędzamy noce, jesteśmy tacy, jak spędzamy wieczory, kiedy nas nic nie widzi. Internet wielu ludziom zdruzgotał życie, ale internet wielu ludziom powiedział, kim oni są. I wielu ludzi było totalnie zdruzgotanych, ile przychodziło i przychodzi do mnie ludzi, pornografia, czaty, gadu-gadu z jakimiś obcymi ludźmi, romanse, podawanie się za kogoś innego. Na jednym czacie mam 18 lat, nazywam się Ewa, na drugim czacie już mam 32 lata, nazywam się Lucja, na czwartym czacie na wszelki wypadek emerytka, 87. Trochę przegięłam. Ona już klawiatury nie widzi. Jeszcze raz powtórzę, Bóg szuka siebie. Co zrobić, żeby przełamać te różnego rodzaju bariery, którym otoczyliśmy nasze prawdziwe serce? Jest taka Ewangelia, jest taki fragment Biblii, który mi się bardzo, bardzo podoba. To jest fragment Księgi Jeremiasza, kiedy Jeremiasz kłóci się z Panem Bogiem. Otóż Pan Bóg nas prowokuje do tego, żebyśmy odnaleźli siebie, dopuszczając do nas jakieś nieszczęścia. Wiesz, czego chcę? Żebyś się z Nim pokłócił. Przeczytajcie sobie koniecznie, ja nie pamiętam, czy to jest 20 rozdział, chyba 20 rozdział albo 8. Jak się Jeremiasz kłóci z Panem Bogiem. Jak przychodzi Jeremiasz do Pana Boga i mówi: Panie Boże, ja już mam dość. Ja już mam dość być Twoim prorokiem. Bo co się nie odzywam, to muszę ciągle ludzi krytykować i przepowiadać im nieszczęście i zgubę. Panie Boże, od dzisiaj przestaję Ci służyć. I wiecie, co się wtedy stało? Jego serce zaczęło bić mocno. Jego serce rozpaliło się ogniem. Jego serce ożyło. Wiesz, dlaczego twoja modlitwa jest może nudna? Wiesz, dlaczego może twoje chrześcijaństwo jest takie wyschłe? Wiesz, dlaczego może ci nie daje szczęścia? Bo żeś się jeszcze nigdy z Panem Bogiem nie pokłócił. My przychodzimy do kościoła, grzywkę poprawimy, włoski poprawimy, ładnie koszulkę poprawimy, staniemy ze śpiewnikiem. Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Zamykamy książeczkę, wracamy do domu. Bóg znudzony, aniołowie znudzeni, Ty znudzony. Pokłóć się z Panem Bogiem. A wielu z Was ma pytania do Pana Boga trudne. Panie Boże, dlaczego moi rodzice się rozwiedli? Jestem Twoją córką. Odpowiedz mi na to pytanie. Dlaczego od dzieciństwa wszystko, co słyszałam u rodziców, to kłótnie. Panie Boże, dlaczego mój ojciec pił? To mi zniszczyło życie. Nigdy mi nie powiedział, że mnie kocha. Nigdy nie brał mnie na kolana. Nigdy nie czesał moich włosów. Panie Boże, dlatego się boję od tego czasu. Dlatego nie może uwierzyć w swoje piękno. Odpowiedz mi na to pytanie. Pamiętajcie, Bóg się nie pogniewa za taką modlitwę. Jeśli ktoś z Was oglądał serial Dom, jest tam taka wzruszająca scena, kiedy ginie człowiek. Kopiąc dół na działce, trafił na niewypał wybuch i zginął. A to był dzień jego ślubu. Za parę godzin miał brać ślub. I tragiczna śmierć parę godzin przed ślubem. I potem po kilku dniach jest jego pogrzeb. I jeden z sąsiadów, przemawiając na tym pogrzebie, powiedział tak: Panie Boże, tak się nie robi. Tak się nie robi, Panie Boże. Bóg chce prawdy, choćby była to prawda pewna bólu. Ja już to w wielu miejscach w Polsce opowiedziałem, ale jeszcze Wam opowiem. Opowiadał mi to jeden z księży, jak był we Wrocławiu i poszedł do katedry wrocławskiej się pomodlić. Wieczorem miał klucze od zakrystii, wszedł przez zakrystię, zamknął za sobą kościół, światła niezapalone, ukląkł sobie w ławkach, tak obniżył się, że go nie widać i za chwilę wchodzi siostra zakonna, taka starsza.
I też miała klucze od zakrystii. Weszła, zamknęła za sobą drzwi, przyszła przed krzyż Chrystusowy, mówi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ty Żydzie, mówi do Pana Jezusa. Aleś mi numer wywinął. Taki wstyd na cały klasztor, żeby mi to było ostatni raz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wielu ludzi po tym, jak, przepraszam, wygarnęło Panu Bogu swój ból, powtarzam, jest o czym rozmawiać. Panie Boże, dlaczego tyle lat walczę z nieczystością, z masturbacją? Już tej intencji dawałam na mszę świętą, już byłam na pielgrzymce, rozmawiałam z jednym księdzem, rozmawiałam z psychologiem. To ciągle wraca, czuję się gorsza, czuję się potępiona. Nie mogę uwierzyć w Twoją miłość. Panie Boże, czy tak ma wyglądać życie chrześcijańskie? Dlaczego? 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 I On Ci odpowie. Nie od razu. Może nie za minutę, ale On Ci odpowie. Tylko otwórz się przed Nim. Otwórz się przed Nim. On Ci nada nowe imię. Bo w sercu zranionym nosimy swoje imię. Jeśli masz serce zranione i otoczone, to Twoje nowe imię nie może zajaśnieć. Przez co nada nowe imię? Tak zwany akt inicjacji. Tak mi się bardzo podobają te akty inicjacji w różnych plemionach, plemionach aborygenów, Czajenów. Kiedy ich ojciec, kiedy chłopak miał kilkanaście lat, przychodził w nocy, zabierał chłopaka do lasu i tam nacinał sobie nożem mięsień, brał krew i smarował syna usta krwią. Co to znaczyło? Do tej pory karmiła cię mama mlekiem. Teraz ja, ojciec, będę cię karmił swoją siłą. I potem chłopak musiał przejść przez rzekę, wejść na drzewo, dostawał nóż, przechodził różne próby, cierpienie, ale wszystko pod kontrolą ojca. I po 2-3 dniach wracali do wioski i mówili, to już nie jest chłopiec, to już nie jest dziecko, to jest mężczyzna. Dostawał nóż, skórę, pióropusz. A Czajeni? Ci to byli twardziele. Jak zyskiwali swoje imię? Kto chciał zostać tak zwanym Czajenem oficerem? Najwyższa stopień w kaście wojowników musiał swoje ręce wsadzić do ognia. A po wyjęciu z ognia, żeby pokazać, że wcale mu za ciepło nie było, wsadzał je do gotującej wody. Domyślacie się, że blizny miał na całe życie na rękach, do łokcia. Ale to było jego świadectwo. Jestem twardy, jestem mocny. Czajeni nosili takie skóry zwisające do ziemi, pasy skór. Wiecie po co? Że jak był napad na wioskę Czajenów, to chłopak, taki Czajen, przebijał tą skórę dzidą, że wszyscy uciekali, kobiety, dzieci, starcy, a on zostawał i walczył do śmierci. A żeby nie uciec, sam przybijał się do ziemi. Ja sobie tak marzę, to są marzenia, ale tak mi się skojarzyło, dlaczego my księża nosimy długie sutanny. Że jeśli was demon zaatakuje, to my się mamy przybić krzyżem do ziemi i was bronić, tak żeby oddać za was życie. To jest najwspanialsze imię dla kapłana, że wspomnę w roku kapłańskim. Najwspanialsze imię dla kapłana. Być tym, który będzie jak Chrystus walczył z demonem o duszę ludzi, o piękno ludzi. Musisz przejść przez swoją inicjację. Musisz zaryzykować, musisz wyjść ze swojego domku. My potrzebujemy właśnie nowego życia, nowego imienia, nowego serca, nowej tożsamości. To wszystko jest w nas. Chcemy, żeby ktoś nam nadał imię. Wiele dziewczyn nosi imię odrzucona, beznadziejna, głupia, brzydka. Wielu chłopaków nosi imię Pimpuś, Laluś, Pączuś, słoneczko moje, imię nadane przez mamę, przez babcię. A my nie chcemy takich imion. My chcemy imiona takie, że chcemy mieć, my mężczyźni, siłę, odwagę, męstwo, wy kobiety, piękno, urok, czar, dobroć. To są rzeczy, za którymi tęsknimy. Ciągle człowiek za tym tęskni. O tym nadawaniu imion to mi się tak bardzo podoba, jak mi opowiadał były mój student, teraz już dorosły facet, ojciec rodziny, który... Jak wraca, mówi do domu, spóźni się nieraz i żona daje mu obiad, to jego synowie zlatują się, ma ich chyba 4 synów i tak biorą ręce i mówią, tata, dobre to jedzenie? On mówi, dobre, daj kawałek. I on mówi do żony, Agnieszka, no co ty im jeść nie dajesz? Oni tacy wygłodzeni chodzą. Nie dostawali kolację, tylko nawet nie chcieli skończyć, bo oni chcą to jeść, co ojciec, bo ojciec jest silny. Chłopak jest zapatrzony w siłę ojca i dlatego taka tragedia wszystkich synów alkoholików, bo mój ojciec, który miał być silny, który miał być wojownikiem, leżał na podłodze.
leżał przed domem i nie mógł ruszyć ręką ani nogą. I imię takiego chłopaka jest zdruzgotane i musi je odzyskać. A kto mu je da? Ojciec z nieba. Jak my chcemy się najeść siły, to jeszcze pozwolę sobie, tak sympatycznie słuchacie na bardzo osobiste wyznanie. Mój ojciec, który już nie żyje od 12 lat, szedł nieraz do pracy rano, to mu mama robiła kanapki. On wkładał te kanapki do torby, a nieraz ich nie zjadł. Cały dzień chodził, bo pracował w firmie handlowej od sklepu do sklepu. Wracał wieczorem i te kanapki przynosił z powrotem. Wyobrażacie sobie, jak takie kanapki wyglądały po całym dniu lipcowym, kiedy było 30 stopni ciepła. A mój ojciec jeszcze palił papierosy. W torbie miał dużo tytoniu, więc te kanapki były takie obtaczone w tytoniu. Jak przynosił je z powrotem do domu, to mama mówiła, daj te kanapki, trzeba to wróblą, gołębią pokruszyć, niech zjedzą. Ale mój ojciec puszczał do mnie oko, mówił, Piotruś, chodź no tutaj, chcesz wojskową kanapkę? Słuchajcie, oddałbym dzisiaj wszystko, obiad w Mariocie, w Sheratonie i w Hiltonie za jedną wojskową kanapkę mojego ojca. Moja mama mówiła, synku, otrujesz się, co ty jesz? A ja te fajki, te kanapki z tytoniem zajadałem, pycha, pycha, z musztardą, skręcało mnie w środku, ale to były kanapki od mojego ojca, który mówił mi, że to są wojskowe kanapki, wojskowe, rozumiecie? Dla mnie ojciec był nieprawdopodobnym autorytetem, chociaż nie zawsze miałem z nim wspólny język, nie zawsze. To tak jak ojciec, ksiądz Maliński z Wrocławia opowiada, jak jeden ksiądz był kiedyś w gościach w domu i burza była. Otworzył okno, stoi w oknie, pioruny walą, a taki mały chłopiec podszedł i też stanął w oknie. I ksiądz mówi, a ty się nie boisz burzy? Nie, bo tata jest w domu. Jak tata jest w domu, to lepszy niż piorun ochrony. Potrzebujesz nowego imienia, potrzebujesz nowego serca, potrzebujesz nowego życia. Pozwól Panu Bogu rozebrać wszystko to, co jest stare. Zaryzykuj. Wyjdź ze swojego ciepełka. Pogadaj z ojcem. Tylko uważaj, żeby zawału nie dostał, bo on na szkoleniu w Dębowcu nie był. Ale wiecie, jak to wygląda. Jeden chłopak opisywał, postanowił właśnie to. Mam dość tego narzekania na mojego starego. Był na studiach, zadzwonił do domu rodzinnego, bo chciał pogadać z ojcem, tak jak jeszcze nigdy w życiu nie gadał. Zadzwonił, wykręcił numer, odebrał tata. Tata? O, cześć Marek, dobrze, że dzwonisz, już proszę mamę. Nie, tato, ja do ciebie. Do mnie? A co takiego? Tato, nigdy ci nie podziękowałem za to, że płaciłeś za moją szkołę, że fundujesz mi teraz studia. Chciałem ci podziękować. Cisza w słuchawce. Marek, piłeś coś? Nie, tato, naprawdę ci chciałem podziękować. Wiem, że nie lubisz tej pracy. Wstajesz o 5 rano, idziesz na zajezdnię, bo on był motorniczym, chyba tramwajowym. I te pieniądze przesyłasz mi, a ja mogę sobie opłacać studia. Tato, dzięki. Cisza. Marek, potrzebujesz pieniędzy? Nie, tato, naprawdę dzięki. Marek, to ja dziękuję. Czekałem na telefon ten z 15 już lat. Ale mówi ten chłopak, proszę księdza, jak dzwoniłem, to puls miałem 870, ciśnienie 400/600. Strasznie byłem przestraszony, nawet się przeżegnałem przez tą słuchawką. Zaryzykuj taką rozmowę z przyjacielem, z księdzem. Proszę księdza, chciałem się wyspowiadać, tylko niech ksiądz zapnie pasy bezpieczeństwa w konfesjonale. Bo chciałem powiedzieć naprawdę wszystko. Bo do tej pory przychodziłem do Pana Boga jak ta chora kobieta na krwotok. Pamiętacie, co ona mówiła? Bylebym się jego płaszcza dotknęła. I Pismo Święte mówi, podeszła do Jezusa z tyłu w tłumie. Dotknęła się i zwiała. Berek do Pana Jezusa i w nogi. A Jezus się odwraca i mówi, kto się mnie dotknął? I ona teraz podchodzi drugi raz. Cała drżąca i zalękniona. I co mówi Ewangelia? I powiedziała mu całą prawdę. I co jej daje imię? Co jej daje Jezus? Daje jej nowe imię. Pamiętacie jakie? Córko. Być może nie dostałaś od Boga imienia, bo podchodzisz tylko w tłumie. Bo podchodzisz tylko schowana. Bo tylko się dotknąć płaszcza Pana Jezusa. Księdza spowiednika się dotknąć. Niektórzy mówią, szukam dobrego spowiednika. To znaczy jakiego? No głuchy byłby najlepszy.
Wielu ludzi tylko się chce dotknąć płaszcza. Może przyjechałeś do Dębowca, jesteś tu cały czas zamknięty, z nikim, przed nikim się nie otworzyłeś, ani przed księdzem w spowiedzi, ani na modlitwie przed Chrystusem, ani nie złożyłeś świadectwa. Bezpiecznie jest siedzieć sobie na ławce, gdzieś tam przy namiocie, gdzieś tam pod drzewem. Ale ciekawe, co by było, gdybym zaczął wywoływać. Ty, chodź tutaj i otwórz swoje serce. Sorry, Jezus, nie dzisiaj. Ona podeszła z tyłu, w tłumie, dotknęła się i uciekła. Bo nie chciała od Pana Jezusa miłości. Chciała tylko, żeby ustał krwotok. Wielu z nas mówi, chce być tylko piękny, chce mieć lepsze stopnie, chce się przestać bać, chce przestać, żeby mnie wyrzuty sumienia tak bardzo bolały. Ale wcale mi nie zależy na spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Jeśli dostaniesz tylko to, co prosisz, będziesz dalej chory. Przyjdź do Jezusa twarzą w twarz, drżącym sercem, zalękniony, i powiedz Mu całą prawdę, a usłyszysz swoje imię. Córko, Synu, usłyszysz je w głębi serca. Pierw serce trzeba otworzyć przed Panem Bogiem i dopiero potem można dać lekarstwo. Bo wszystkie inne lekarstwa będą spływały. Ja wymyśliłem jakiś taki przykład, że w jakiejś afrykańskiej wiosce była zaraza jakaś epidemia. No i lekarze z Europy przylecieli samolotami, żeby ich ratować. I przychodzi matka, taka murzynka z dzieckiem. Panie doktorze, dziecko mi choruje. Niech pani weźmie te pigułki i da dziecku, a ja przyjdę za 2 godziny. No i lekarz przychodzi za 2 godziny, mówi, no i co, poprawiło się dziecku po tych pigułkach? Tak, dałam mu te pigułki. Lekarz wchodzi, a dziecko z pigułek układa sobie kółeczka, kwadraciki. Mówi, rany boskie, ludzie, te pigułki się łyka. Tak, łyka, a ja myślałem, że to takie klocuszki są tylko. Że to dziecko ma się pobawić tymi pigułkami, to mu się poprawi. Nawet się uśmiecha trochę, więc powiedziałem, że te pigułki to działają. Przychodzimy do kościoła i zaczynamy te pigułki układać. Ludzie, to się je. To jest na początku gorzkie, ale to uzdrawia. Czy potrafimy podejść tak jak ta kobieta? I ostatni problem, bo już nie chcę przedłużać. Czy ty w ogóle chcesz uzdrowienia? Jezus zadawał ludziom dziwne pytania. Chcesz być zdrowy? Panie Jezu, no o co ty pytasz? No wiadomo, że każdy chce być zdrowy. Nie każdy. Nie wierzyłem własnym oczom, gdy w jednej książce psychologicznej przeczytałem, że 40 czy 60% żon alkoholików w Szwecji nie chce, żeby mąż przestał pić. Jak to? Żona nie chce, żeby mąż przestał pić? Dlaczego? Bo ma wytłumaczenie. Dlaczego u pani w domu jest bałagan? Bo mąż pije. A dlaczego dzieci są niewychowane? Bo mąż pije. A dlaczego pani jest zaniedbana? Bo mąż pije. A w domu jest w kuchni brud, pani nie gotuje, bo mąż pije. I teraz nagle, jakby ten mąż przestał pić i powiedział, żono, kreacja dla ciebie, podaj rękę, wyruszamy w Krakowie na ulicę Grodzką, ja, twój mąż, mądry, silny, trzeźwy, o kurczę, to ja go będę musiała słuchać. Opowiadali o pewnym panu, który chorował i zapisał się na pielgrzymkę do Lourdes. Przyszli do niego koledzy, mówią, podobno jedziesz do Lourdes. Oby cię Matka Boska uzdrowiła. Jak cię uzdrowi i wrócisz, odnowisz mieszkanie, postawisz kolację, kupisz dobre wino i będziemy się cieszyć i radować, że jesteś zdrowy. A on mówi, co? Jak mnie Matka Boska uzdrowi, będę musiał odnowić mieszkanie, wystawić wam kolację, kupić dla was dobre wino. Poleciał i wypisał się z tej pielgrzymki. Są ludzie, którzy chcą być chorzy. Są ludzie, którzy wszystko zwalają na chorobę. To jest właśnie ta pycha człowieka. Człowiek pyszny to jest taki człowiek, który z wszystkiego robi przedstawienie, w którym on odgrywa rolę główną. Tak jak jedna pani przyszła do lekarza i lekarz mówi, no już jest pani zdrowa, badania już wykazują, że pani choroba ustąpiła. Ustąpiła? To już nie będę do pana doktora przychodzić. A tak było miło, jak pan doktor mnie badał i o wszystko pytał. Ale niech pan doktor się nie martwi, ja się niedługo na coś rozchoruję. Niektórzy ludzie chcą się leczyć, bo oni są wtedy w centrum uwagi. Myślą tylko o sobie, mówią tylko o sobie, przychodzą do księża ze swoimi problemami. W domu uważają, że są najbardziej poszkodowani. Jak to miło być chorym. Dlatego Jezus zawsze pytał, chcesz być zdrowy? Niektórzy ludzie, Eldridge to opisywał, nie lubił bajki o Kopciuszku. Pamiętacie? Bo Kopciuszek musiał pokazać swoje piękno. Jego jakiś fartuch kuchenny zamieniał się w piękną szatę.
i go postawili na środku. Wyjdź i pokaż swoje piękno, którym cię Bóg obdarzył. Wielu ludzi mówi, nie chcę. Wolę chorować. Wolę się zajmować swoimi problemami, analizować je, międlić je. Ujmować je ciągle to z jakichś nowych aspektach. Czy chcesz być zdrowy? Chrystus to potrafi zrobić. Tylko pamiętajcie, to się nie staje w 2 dni. Apostołów uzdrawiał 3 lata. Mojżesza i lud izraelski uzdrawiał 40 lat. Czyli jak dzisiaj zaczniesz, to w 2049 będziesz uzdrowiony. Dobra wiadomość, lepiej późno niż wcale. Oczywiście żartuję. Ja chcę tylko powiedzieć, że to się nie staje. Może ktoś z was słyszał, nieraz to powtarzam, czego ja nie lubię. Jak ktoś przychodzi i mówi tak, proszę księdza, mam kłopoty z czystością, nie dogaduję się z rodzicami, mam problemy jakieś z tożsamością, niech mi ksiądz da jakąś radę. Jeden z księży mówi radę, na tyle kłopotów, pij rumianek rano i wieczorem. Na to nie ma rady, czary, mary, hokus, pokus, od razu jestem innym człowiekiem. To trzeba pruć piony, to trzeba wyjąć silnik swój z środka i wstawić nowy. To potrwa. Pamiętajcie, w pracy duchowej są przede wszystkim ważne 2 cechy. Cierpliwość i pokora. Cierpliwość i pokora. I tego wam życzę z całego serca, żebyście odkryli swoje nowe imię, żebyście znaleźli klucz do samych siebie, żeby Bóg wam nadał to imię z pięknej córki, wspaniałego Syna Niebieskiego, żebyście poczuli się mocni i zaczęli żyć. Żeby wam te dopalacze do życia nigdy nie były potrzebne. Żeby wam sam Bóg wystarczał.